Około 300 tancerzy z Polski, Białorusi i Rosji stawało na rękach i głowie, żeby zwyciężyć w 15. edycji ogólnopolskiego turnieju tańca młodzieżowego Wirująca Strefa w Łomży. Jesteśmy z Gdańska, przygotowywaliśmy się do tego kilka miesięcy i Wirująca Strefa to są bardzo dobre zawody. Fajnie się tutaj tańczy, fajna atmosfera i jest spoko. Jesteśmy ogólnie z Łańcucha Małego, z naszą ekipą. W sumie jest strasznie fajna atmosfera i w ogóle jesteśmy tu pierwszy raz. Poszliśmy tutaj na hip-hop i breakdance, chcieliśmy sprawdzić w każdej, ale niestety jest strasznie dużo, dużo dobrych ludzi i nie przyszliśmy nigdzie dalej, ale jeszcze z koleżanką będziemy w hip-hopie zratować, może jakoś nam się uda. Dlaczego zdecydowałyście się wziąć udział w Wirującej Strefie w Łomży? No wiadomo, tu jest dużo ludzi fajnych, można poznać, można też zobaczyć kto jak tańczy, można nawet podłapać innego stylu też. Łomżyńska impreza dorobiła się już w Polsce renomy jednego z najważniejszych forów konfrontacji najlepszych tancerzy. Przyjeżdżają tu chętnie ci, którzy dopiero zaczynają kariery, ale również znani, mający za sobą udział w najpopularniejszych telewizyjnych programach tanecznych. Dla mnie, jak ktoś tańczy, to musi być w muzyce. To musi być muzyka i musi być razem. No i potem wiadomo, że przychodzi technika, różne rzeczy, ale ja szukam połączenia z muzyką i tego szukam, jak oceniam. Czyli trzeba mieć dobry słuch. Dobry słuch i dużo słuchać muzyki i dużo ćwiczyć do muzyki i słuchać różnej muzyki. Jak sobie radzą tancerze?
ogólnie dobrze. Dzisiaj mamy dzieciaki, więc najpierw było do lat 11, teraz 12-15. Wczoraj byli starsi, więc wiadomo, u starszych poziom zawsze wyżej. Ale dzieciaki w Polsce są super. Ich poziom bardzo w ostatnich latach przyspieszył, bo scena się rozwija, taniec się rozwija. W Polsce mamy coraz lepszych nauczycieli i przez to dzieciaki są coraz bardziej świadome tego, co robią. Żeby być dobrym tancerzem, trzeba to naprawdę kochać? Tak. Trzeba tym żyć. To nie może być zajęcie po godzinie, po godzinach. Nie da się. Albo to robisz, albo nie. W hali sportowej imienia Olimpijczyków Polskich, gdzie odbywały się zawody, prawdziwych zapaleńców i miłośników tańca nie brakowało. Jak udało wam się wywalczyć to trzecie miejsce? Było ciężko, ale przeszłyśmy najpierw eliminację, naprawdę bardzo się cieszyłyśmy. Później właśnie z naszym kolegą Tomkiem, gdzieś tam biega, nie wiem czy teraz jest, przeszliśmy dalej. Odpadliśmy w półfinale z bardzo dobrą ekipą, z Rindbreakers. No i później w walce o trzecie miejsce wygrałyśmy z naszymi kolegami, także no jakoś poszło. Żeby tańczyć, trzeba to naprawdę kochać? Tak, to trzeba czuć, że się po prostu to lubi i że jest to pasją. Bo to widać, jeśli ktoś tańczy z przymusu, a jeśli ktoś tańczy, bo to kocha. Co wam się najbardziej podoba w wirującej strefie? Nie wiemy, bo jesteśmy pierwszy tu rok. Gdzie możemy poszaleć, się pobawić, popatrzeć, jak inni tańczą. I co tańczycie? Hip-hop, no i czasami show dance, ale to rzadko. Kochacie taniec? Tak. I dlaczego? Bo jest fajny, można powiedzieć. To nasze hobby. Podczas wirującej strefy o wygraną walczyli soliści i solistki, duety oraz grupy kilku- i kilkunastoosobowe. Wśród najlepszych znaleźli się reprezentanci Łomży, Natalia Kisiel i Wiktoria Kosmowska, grupa Beka Team oraz Beka Kids. Tak zdolni i wszechstronni tancerze są dumą i wizytówką Łomży.